Piotr Rozmus. Właściwie nie wiem, co powiedzieć. Dzień dobry na początek. To jest dobry początek. To jest bardzo dobry początek. Rzecznik, pisarz, rzecznik Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Czym bardziej? Pytanie na pewno, które słyszałeś ze 100 razy. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o godzinę pracy urzędu od 7 do 15, to zdecydowanie rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Po godzinach pisarz, autor, właściciel jednej dobermanki, miłośnik siłowni, spacerów i szybkich samochodów, tak możemy powiedzieć. Szybkich samochodów? Tak, szybkich samochodów też. Ta Honda. Nie tak szybko, jakbym chciał, żeby było, ale może kiedyś ktoś zobaczymy. Ukończyłeś dość specyficzne kierunki. Znaczy właściwie kierunek, tak? To jest doradztwo psychologiczne. To jest, ja sobie przeczytam, bo to trochę tego jest. Socjologia, profilaktyka, resocjalizacja. To pomaga w pisaniu? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Najbardziej wydaje mi się, że pomogło mi przy okazji tworzenia kompleksu Boga, ponieważ tam ta tematyka psychologiczna jest dosyć mocno poruszana, rozwinięta, więc jak najbardziej. Ale generalnie w tworzeniu fabuły, psychologizacji postaci, jak najbardziej to, czego się nauczyłem podczas tych lat studiów, na pewno pomaga. Co byś powiedział ludziom, którzy lubią się bać? Ty lubisz się bać? Chyba kiedyś lubiłem bardziej, jeszcze jako mały chłopak, kiedy zaczytywałem się w horrorach i też tak naprawdę od horrorów zaczynałem swoją przygodę z pisaniem. Teraz bardziej zwróciłem się w kierunku thrillera, no ale no tam też mam do czynienia ze strachem. Ja myślę, że w ogóle wszyscy lubimy się bać, pod warunkiem, że jest to tak zwany strach bezpieczny, czyli jak sobie siedzimy bezpiecznie w zaciszu naszego domu, czytamy książkę bądź oglądamy film, natomiast na pewno nikt z nas nie chciałby przeżywać tego, o czym czytamy, czy co oglądamy w prawdziwym życiu. Ale czy w wieku 5 lat przeżywamy strach bezpieczny? Ja myślę, że nie i wtedy dobrze by było, gdybyśmy nie mieli dostępu do takiej treści, więc tutaj korzystając z okazji odradzamy rodzicom 5-latków. Raczej tutaj wybierałbym bezpieczne książki, bo umówmy się, czytajmy naszym maluchom, natomiast no, żeby to była literatura odpowiednia do wieku. Czemu w tych książkach jest tak, jak jest? Tak naprawdę ten Szczecinek przedstawia się jako, no nie miasteczko Twin Peaks, to jest miasteczko Salem, jakiś Haven, popraw mnie, jeszcze jakieś inne? Ciężko mi stwierdzić tak naprawdę, bo ja już od czasu, kiedy napisałem Przebudzenie i Bestie, no minęło trochę, więc powstało tych nowych powieści, nie wszystkie zostały wydane. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni, więc jakby Szczecinek odszedł trochę w zapomnienie, jeżeli chodzi o miejsce akcji. Natomiast chciałbym do tego Szczecinka wrócić za jakiś czas. Bardzo mocno je przypominasz ludziom, prawda? Starasz się. Tak, znaczy generalnie no to oczywiście w Szczecinku się wychowałem. Nie mogę powiedzieć, że się w Szczecinku urodziłem, bo urodziłem się w Koszalinie, ale tylko dlatego, że nie było miejsca w szczecińskim szpitalu. I dlatego często teraz czytelnicy łączą mnie z Koszalinem, że przez to, że gdzieś wyczytali z tyłu książki, że urodził się w Koszalinie. Natomiast no, do Szczecinka mam duży sentyment. I mimo tego, że wielokrotnie miałem okazję opuszczenia naszego miasta, zamieszkania gdzie indziej, znalezienia pracy gdzie indziej, to jednak gdzieś to przywiązanie do naszego miasta jest na tyle duże, że nie zdecydowałem się na to. Aczkolwiek pokus jest coraz więcej, przyznam. Pokus? Tak, pokus. Żeby opuścić miasto. Żeby opuścić miasto. A ten fan klub z Koszalina przyjeżdża jeszcze? No, dawno nie miałem, tak przyznam szczerze, spotkania autorskiego żadnego, bo wiadomo, czas pandemii, więc były to spotkania online. Natomiast no, mam nadzieję, że po wydaniu swojej najnowszej powieści te spotkania takie tradycyjne wrócą, bo też za nimi tęsknię, za kontaktami z czytelnikiem, z czytelnikami, więc mam nadzieję, że i fanklub z Koszalina też się pojawi. Co byś powiedział ludziom, którzy kochają się bać, kochają thrillery, horrory? Na niektórych może to nieco bardziej oddziaływać, to bierzesz to pod uwagę? Znaczy ja już tak, oczywiście, że tak spotykałem się tutaj, bo ja zadebiutowałem w 2014 roku, więc od tej pory miałem okazję zapoznać się z wieloma opiniami, z wieloma dziwnymi pytaniami. Za każdym razem, kiedy miałem spotkanie autorskie i prowadzący moderator pytał mnie, czy są jakieś tematy tabu, które moglibyśmy nie poruszać. Jakie było najdziwniejsze pytanie? Ale to myślę, że to musielibyśmy zadać to pytanie po godzinie 24 najlepiej. Więc ja jestem tak naprawdę, nic mnie już nie zdziwi, mogę tak powiedzieć, więc pytania były najróżniejsze. Więc no cóż, no myślę, że już nic mnie po prostu tutaj nie zaskoczy. Natomiast no, na pewno było tak, że czasami ludzie mieli, czy czytelnicy mieli problemy z tym, żeby oddzielić fikcję od rzeczywistości. Czyli myślę, że bardzo często aktorzy się z tym spotykają. Aktor, który gra lekarza w życiu normalnym, też jest brany
brany za lekarza. Gdyby komuś coś się wydarzyło na ulicy, no to pewnie przechodnie pobiegliby do niego w pierwszej kolejności. Jak ktoś zapytał, czy na sali jest lekarz, to pewnie też zgłosiliby się do aktora. Natomiast tutaj jest podobnie. Pamiętam, jak debiutowałem z Bestią i pojawiła się informacja, nawet nie wiem, czy też nie w temacie czasami, żeby została popełniona jakaś zbrodnia, więc wszyscy wchodzili na stronę, tak mi tak lajkowali. Było. Tak było, przyznaję, tak było. Tak było i potem pojawiało się pytanie, czy faktycznie gdzieś po drugiej stronie jeziora znaleziono zwłoki. I no i oczywiście standardowe wiadomości w stylu po przeczytaniu pana książki, boję się wyjść z domu. Kończąc, jaki jest najbardziej thrillerotwórczy, jeśli tak można powiedzieć, fragment miasta? Który rejon? No ja myślę, że to nie będzie żadnego zaskoczenia. No to jest oczywiście rejon, w którym sam mieszkam, a więc okolice wieży Bismarcka. Przecież tam zaczyna się akcja Bestii i tam już od najmłodszych lat tworzyłem sobie pierwsze historie. No wyobraźnia tam działa pełną mocą, więc zdecydowanie i do tej pory jak spacuję tam czasem, to sobie tworzę pewne historie. I tak jak powiedziałem, chciałbym do Szczytnika jeszcze wrócić. Nie wiem, czy przy okazji kolejnej powieści, czy jeszcze następnej. I na pewno okolice parku wieży Bismarcka tam się pojawią. A na razie Ionesbo na kanapie? Ionesbo oczywiście, to już jest obowiązek. Przeczytałem jego najnowszą powieść. Zresztą czytałem wszystkie powieści Ionesbo. Teraz czekam na najnowszą powieść Bernarda Miniera pod tytułem Lucia, która ukaże się już w lutym. Jest to zupełnie nowa historia, początek nowej serii. Mam nadzieję równie wciągającej jak ta z komisarzem Serwa, więc to są dwaj moi ulubieni autorzy na książki, których zawsze czekam z wypiekami na twarzy.